Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Tomasz Sikora, nasz najlepszy biatlonista, medalista Mistrzostw Świata, multimedalista Mistrzostw Europy, a przede wszystkim wicemistrz olimpijski. Dzień dobry Panie Tomaszu. Witam serdecznie. Które igrzyska olimpijskie Pan wspomina najmilej? Te igrzyska, te srebrne igrzyska w Turynie, czy może pierwsze igrzyska w Lillehammer, a może zupełnie jeszcze jakieś inne? To zależy pod jakim kątem patrzeć, jeżeli pod względem wyników sportowych, to oczywiście nie może być inaczej jak igrzyska w Turynie, ale chyba tak ogólnie najmilej wspominam pierwsze igrzyska w Lillehammer w Norwegii za organizację i za atmosferę i całą otoczkę igrzysk. Jak Pan się zmienił przez te wszystkie lata od Lillehammer jako sportowiec, od początku swojej kariery do końca? Tak naprawdę zmieniałem się równocześnie jak zmieniał się biatlon, bo biatlon jeszcze w 1994 roku był sportem, porównując go do tego, co jest dzisiaj, bardzo amatorskim. Przez te wszystkie lata ewoluował i teraz już naprawdę wszystko dopinane na ostatni guzik i myślę, że zawodnicy i w tym i ja również zmieniliśmy w ogóle swoje podejście do sportu, swój tryb życia i staliśmy się profesjonalistami. Panie Tomaszu, Pan zaczynał swoją profesjonalną karierę w wieku 15 lat, ale wiemy, że pierwsze kroki w biatlonie stawiał Pan jeszcze wcześniej, w Wodzisławiu. Ile Pan miał wtedy lat? Pierwsze kroki stawiałem gdzieś w wieku 9-10 lat. To były tylko biegi narciarskie, a właśnie w wieku już 15 lat zacząłem już trenować właśnie biatlon w klubie. Skąd u tak młodego człowieka, u nastolatka właściwie, zainteresowanie właśnie biatlonem? No, urodziłem się na Śląsku. Wiadomo, że Śląsk bardziej żyje piłką nożną, ale ja miałem to szczęście w nieszczęściu, że w szkole, do której chodziłem, w szkole podstawowej, nie było sali gimnastycznej. Powstała ona o wiele później i jakby nauczyciele WF-u po prostu jako środek zastępczy wymyślili, żeby biegać na nartach. No i myślę, że to był bardzo dobry pomysł, bo naprawdę z tej szkoły później wyszło kilku olimpijczyków, którzy odnosili sukcesy nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej. I myślę, że właśnie dlatego był to na pewno bardzo dobry i przyjemny sposób spędzenia czasu. Zakończył Pan już swoją karierę, ale nie zakończył Pan przygody ze sportem. Teraz Pan uczy innych młodych zawodników. Jak się pracuje z młodzieżą? No jestem bardzo mile zaskoczony, dlatego że nie wiem, czy to ja trafiłem na taką młodzież, czy ogólnie taka młodzież jest, ale trafiłem na młodzież, która jest po pierwsze bardzo ambitna, jest bardzo pracowita i chłonna wiedzy. Nie mam żadnego problemu z przekazywaniem tego, czego nauczyłem się przez wszystkie lata. A oni lubią tego słuchać i no, naprawdę wicemistrza olimpijskiego trudno nie słuchać. No tak, w dzisiejszych czasach różnie to bywa, ale naprawdę trafiłem na materiał, który, tak brzydko to brzmi, materiał, który naprawdę jest bardzo chłonny i chce, ma przed sobą wysokie cele, stawiałem sobie wysokie cele i mam nadzieję, że je osiągną, bo zasługują na to. A sam Pan jeszcze uprawia sport, czy już ma Pan dość i zupełnie czymś innym Pan się w tym momencie zajmuje? Znaczy, to jest tak, że teraz próbuję różnych sportów. Od takich bardzo spokojnych, jak ostatnio na przykład pierwszy raz próbowałem gry w golfa, po jazdy na rowerze. Czasami staram się wystartować w wyścigach właśnie MTB. Jeżdżę również na rowerze szosowym, biegam, także tego jest dosyć dużo i im więcej, tym lepiej. Często jako sportowiec musiał Pan dokonywać pewnego rodzaju wyrzeczeń. Tutaj mam na myśli odmówienie sobie na przykład czekolady, tak przynajmniej podejrzewam. Teraz jak Pan się odżywia? No oczywiście po zakończeniu sportowej przygody tego ruchu jest i tak mniej. Nie ma tak regularnych treningów, nie ma treningów 2 czy 3 razy dziennie. No i staram się odżywiać tak, aby tych kilogramów zbyt dużo jednak nie przybyło, czyli... Ale jada Pan fast foodę na przykład? Częściej niż kiedyś? Rzadziej, powiem szczerze, że nawet jako zawodnik zdarzało się, ale po prostu jadam rzadziej, ponieważ no, zdaję sobie sprawę z tego, że tego ruchu jest jednak mniej, a mój organizm go potrzebuje i, no, i każdy taki posiłek po prostu później gdzieś z tyłu głowy są wyrzuty sumienia, że nie będę miał kiedy tego spalić. I, no, dieta zawsze jest ważna. To nie tylko dlatego, by normalnie wyglądać, ale również by dobrze się czuć. Na pewno w tym również pomaga i każdy, kto
jakby zaczął się zdrowo odżywiać, to jestem przekonany, że również w swoim samopoczuciu odnotował ogromną poprawę. Kiedy polski biathlon doczeka się pana następcy, a może następczyni? Znaczy, te wyniki są bardzo dobre. Ostatnie Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Świata z ostatnich lat pokazały, że naprawdę mamy dziewczyny na bardzo wysokim poziomie. Na razie mamy posuchę w męskim biathlonie, no ale mam nadzieję, że już niedługo z tej grupy, którą prowadzę, bo są tam bardzo utalentowani zawodnicy, że no, również będziemy się cieszyć i z męskich sukcesów. Pan jest tak w 100% zadowolony z przebiegu swojej kariery? Czy jest coś, czego pan trochę żałuje, że gdzieś można było pobiec szybciej, strzelić lepiej? Oczywiście, że zawsze, może nie zawsze, no, ale ja przynajmniej czuję niedosyt, że no, nie udało mi się osiągnąć wszystkiego, co można było osiągnąć, bo jednak nie zdobyłem dużej kryształowej kuli, niestety byłem drugi. Nie zostałem mistrzem olimpijskim, także zawsze można sobie jeszcze wyznaczać jakieś cele, których nie udało się spełnić, ale ja na szczęście mam tą szansę, że mam teraz podopiecznych i może oni te laury, których mnie się nie udało zdobyć, oni może je zdobędą. Może oglądają nas młodzi ludzie, którzy chcieliby zacząć uprawiać biathlon. Proszę powiedzieć, jakie cechy charakteru trzeba mieć i jakie umiejętności posiadać, aby być naprawdę dobrym? Nie ma takich konkretnych cech charakteru. I w mojej grupie, i moi starsi koledzy, którzy kiedyś ze mną trenowali, i nawet najlepsi zawodnicy na świecie, to są zawodnicy, którzy mają różne budowy ciała, mają zupełnie różne charaktery. Po prostu ja uważam, że sportu, żeby się dowiedzieć tak naprawdę, czy możemy w nim osiągać sukcesy, trzeba spróbować. Bo to jest tak, to jest dyscyplina sportu, biathlon, przynajmniej jest dyscyplina sportu, gdzie po prostu łączy się dwie przeciwstawności. Strzelanie z biegiem. I można być po prostu gdzieś po środku w tym i osiągać sukcesy. Nie ma jakby takiego określonego charakteru zawodnika i bardzo różni ludzie zdobywają medale, wygrywają Puchary Świata i po prostu trzeba spróbować. Tomasz Sikora, wielki mistrz, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję również.